Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę, jak zaprojektować wizytówkę. W pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się, jaki chcemy rozmiar wizytówki. Zazwyczaj drukarnie oferują nam dwa rozmiary wydruków wizytówek, mianowicie 9x5 oraz 8,5x5,5. Ja zaprojektuję wizytówkę 9x5, ale 8,5x5,5 projektuje się w podobny sposób. Kolejną rzeczą, nad którą powinniśmy się zastanowić, jest to, czy wizytówka ma być dwu- czy jednostronna. Ja zaprojektuję wizytówkę dwustronną, ponieważ wydaje mi się być bardziej elegancką od wizytówki jednostronnej. Tak więc przejdźmy do projektowania. Tworzymy nowy dokument. Powiększamy sobie okienko. Dodajemy pierwszy prostokąt. Będzie on miał docelowy wymiar naszej wizytówki, czyli 90 mm na 50 mm. Prawym przyciskiem, naciskając kolor czerwony, nadamy mu właśnie taki kolor. Będzie to nasza linia cięcia. Następnie klawiszem znajdującym się na klawiaturze numerycznej, klawiszem plus, powielamy ten prostokąt. Jemu nadajemy kolor czarny. Tutaj natomiast musimy dodać 3 mm, zarówno w poziomie, jak i w pionie. Będzie to nasz spad. Następnie musimy dodać bezpieczną granicę, w jakiej powinny znaleźć się wszystkie ważne teksty oraz elementy tła. Tak więc powielamy czarny prostokącik i w tym momencie odejmujemy od tej wartości, którą mamy, 8 mm, zarówno w pionie, jak i w poziomie, i nadajemy kolor zielony ramce. Tym sposobem przygotowaliśmy szablon pod naszą wizytówkę. Na tym szablonie będziemy projektować zarówno pierwszą, jak i drugą stronę. Ja zacznę projekt od strony pierwszej, ponieważ będzie mi tak łatwiej. Jeśli mamy jakieś logo, które miałoby się znaleźć na naszej wizytówce, możemy je w tej chwili tutaj zaimportować do programu. Import odbywa się poprzez wejście tutaj w interfejsie w plik oraz importuj. Następnie wybieramy ścieżki, w jakich znajdują się nasze pliki. No i po prostu importujemy. Ja tutaj jestem przygotowany, mam w folderze już przygotowane moje logo. Przeciągnę je sobie tylko i już będę miał tutaj w oknie roboczym. Na początku zaprojektuję może pierwszą stronę. Pierwsza strona będzie najprostsza, będzie miała tylko tło oraz napis designak.pl. W tej chwili powielę ten napis designak.pl. Przy zaznaczonym powielonym napisie zaznaczam zieloną albo którąkolwiek ramkę naszego szablonu i przyciskając klawisze C centrujemy w poziomie, natomiast klawiszem E centrujemy w pionie. Generalnie mógłbym tak zostawić tą pierwszą stronę tej wizytówki, jednak nadam tutaj czarnej ramce czerwone wypełnienie i zamienię tutaj kolor napisu na kolor biały. Teraz widzę, że tak troszeczkę mały jest ten napis. Delikatnie go powiększę z klawiszem Shift, powiększamy proporcjonalnie. Myślę, że wystarczy. Przesunę sobie moje logo, klikając w dowolnym pustym polu lewym klawiszem myszy, przytrzymując i przeciągając przez całą wizytówkę, zaznaczamy wszystkie obiekty, które się znajdują w obrębie naszego zaznaczenia. Przyciskam klawisz plus na klawiaturze numerycznej i przeciągam, przytrzymując lewy klawisz myszy niżej naszą powieloną wizytówkę. Potrzebujemy szablon do zaprojektowania drugiej strony.
strony wewnętrznej, na której będą znajdowały się jakieś dane kontaktowe i tym podobne. Usuwamy napis designak.pl, zaznaczamy czarną ramkę, usuwamy wypełnienie klikając tutaj ten krzyżyk po prawej stronie w palecie kolorów lewym przyciskiem myszy. Lewy przycisk myszy usuwa wypełnienie, natomiast gdybyśmy kliknęli prawym, usunie nam się obrys naszego prostokąta, ale ten obrys na razie niech zostanie. Na tym etapie powinniśmy zastanowić się, co chcemy mieć na wizytówce. Myślę, że taką ważną rzeczą jest nazwa firmy lub imię, nazwisko. Myślę, że mogę podać tutaj swoje imię, nazwisko. Czcionka, jaką zastosuję, to Calibri, ponieważ najbardziej mi się podoba i tutaj zawsze jak projektuję wizytówkę, to raczej wybieram tą czcionkę. Jest prosta, przejrzysta i czytelna. Kolejną rzeczą, którą możemy dodać, jeśli jesteśmy grafikami, freelancerami albo zajmujemy jakieś stanowisko, możemy dodać małymi literkami grafik komputerowy. Grafik komputerowy freelancer w moim przypadku. Nadam mu rozmiar czwóreczkę, czteropunktową czcionkę, Calibri oczywiście. Chociaż zobaczmy piąteczkę, jak będzie wyglądała. O, myślę, że piątka będzie lepszym rozwiązaniem, będzie bardziej czytelna. Teraz zaznaczonym tym napisem drobnymi literkami zaznaczamy z shiftem nasze imię, nazwisko. Klikając klawisz R dosuwamy nasz mały napis do prawej krawędzi na dużego napisu z imieniem i nazwiskiem. Na tym etapie myślę, że mogę dodać już tutaj sobie logo. Logo dodam z prawej strony imienia, nazwiska. Delikatnie przesuwam, pomniejszam i przesuwam w prawo. Jeszcze delikatnie pomniejszę. Myślę, że będzie ok. Teraz zaznaczam tutaj całość tego tekstu, który już znalazł się na wizytówce. W górnej części interfejsu możemy zgrupować to, rozgrupować. Możemy również to zgrupować w ten sposób, że klikamy tutaj w nasz zaznaczony obiekt i prawym przyciskiem myszy grupuj. W tym momencie zaznaczamy którąś z ramek, klikamy C, żeby wycentrować nasz napis. Rozgrupowujemy całość, natomiast musielibyśmy jeszcze dosunąć tutaj do górnej krawędzi tekstu naszego, więc grupujemy nasze logo. Podobnie jak wcześniej zaznaczamy z shiftem nasze nazwisko i klikamy przycisk T. T oznacza top, co dosunie nam nasze logo do górnej krawędzi tekstu, który zaznaczyliśmy. Na tym etapie należy dodać jakieś dane kontaktowe. Ja tutaj prawdziwego numeru telefonu nie będę podawał. Podam po prostu X-y. Podam tylko swój adres mailowy. Oraz adres mojej strony www. Podobnie jak wcześniej nadajemy tutaj czcionkę Calibri oraz myślę, że możemy dobrać rozmiar tekstu 8 punktów, będzie takim porządku rozmiarem. Powielimy sobie nasze dane kontaktowe. Z shiftem przeciągając w prawo zachowamy tą samą wysokość tego tekstu. Jeżeli byśmy przeciągali pionowo, również tak możemy poziomo z przytrzymanym shiftem. Jeżeli byśmy nie trzymali klawisza shift, to tekst nam będzie jeździł po całym ekranie.
W tym miejscu możemy wypisać, czym zajmujemy się. No ja tutaj na pewno mogę wpisać wizytówki, ale każdy ma tutaj dowolność. Myślę, że to w zupełności wystarcza. Wyjustujemy ten tekst. Myślę, że możemy go nieproporcjonalnie tutaj porozciągać troszeczkę. Tutaj reszta zostanie, troszkę to obniżymy, żeby jakoś to wyglądało. Ja tutaj to przesuwam strzałkami. No już mamy praktycznie gotową wizytówkę. Jeśli chcemy zobaczyć, jak będzie wyglądała po docięciu, powielamy sobie ją, przesuwamy na bok. Możemy usunąć zielone ramki, w sumie to musimy je usunąć. Potrzebujemy zaznaczyć czerwoną ramkę i wyciągnąć ją poza obszar wizytówki. Powielamy tą ramkę. Zaznaczamy tutaj kolor szary. Następnie grupujemy naszą drugą stronę oraz pierwszą stronę. Zmieniamy pozycję na warstwie, na spód strony przesuwamy. Następnie zaznaczamy naszą wizytówkę, naszą pierwszą stronę wizytówki i centrujemy względem pierwszej ramki, natomiast drugą stronę względem drugiej ramki. Zaznaczamy w którąkolwiek ze stron. Możemy zacząć od tej głównej, pierwszej. Zaznaczamy ją, przechodzimy w interfejsie w efekty, szybkie kadrowanie oraz umieść w kadrze. I zaznaczamy tutaj naszą szarą ramkę. I z drugą stroną robimy tak samo. Zaznaczamy naszą wizytówkę, efekty, szybkie kadrowanie, umieść w kadrze. I klikamy tutaj w naszą szarą ramkę. W tym momencie mamy wykadrowane nasze obie strony. I tak mniej więcej będzie wyglądała nasza wizytówka po wydrukowaniu oraz docięciu przez drukarnię. To jest oczywiście projekt poglądowy. Nikt tutaj nie musi się trzymać zasad, jakich ja tutaj użyłem do wykonania tej wizytówki. Każdy ma prawo zaprojektować według własnego uznania. Warto wcześniej dowiedzieć się, jeśli już wiemy, w jakiej drukarni chcielibyśmy wykonać zlecenie, jakie spady potrzebują, ponieważ one tutaj są różne. Czasami drukarnie życzą sobie 2 mm spadów, czasami 1,5 mm, a czasami jeszcze więcej. Są to takie dosyć ważne rzeczy, ponieważ no, tutaj możemy zaprojektować wizytówkę z takimi spadami, jak ja tutaj podałem. Natomiast drukarnia docina troszeczkę więcej, już będzie inaczej na pewno ta wizytówka wyglądała niż to, co sobie wymyśliliśmy. Dziękuję za obejrzenie poradnika. Zapraszam do odwiedzenia mojej strony www.designak.pl oraz www.coreldrawguru.com. Zapraszam do komentowania poradników, subskrybowania kanału oraz lajkowania. W kolejnym odcinku pokażę, jak przygotować taką wizytówkę, na którą będzie nakładany lakier wybiórczo. Także zapraszam do oglądania i na razie.